Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z Gears of War 4 i życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Is it gonna work? Maybe. I mean, old Cocktech was built to last, so it should start. Should. So let's find the control station and fire it up. Dobra. Uruchommy tą windę. Is turning this thing on a good idea? I mean, seriously, look at it. I'll take that. Okay, that's weird. You left the fabricator in here. I wonder if it still works. Got it. There we go. We're in business. Yeah, great. Turned on the lights. So why didn't the engine start? good question. Probably out of fuel. Could try switching to the reserve tank. Okay. Where do we do that? It's just across the way on the lower bridge. All right, on it. I'll stay back and fire it up when you're done. Nice. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Ale nas zaskoczyły. Chcieli mnie przestraszyć? Rusz zadek, bo nie mogę przełączyć. Okay, we're good. Start it up. Jedzie w dół. And that's it. Now we go. You do remember we're going straight down into a giant hive of monsters, right? I admit, in my excitement, that I kind of forgot about that part. Speaking of monsters, we got a fabricator, right? I said we fortify the control deck. It's defensible. We can cover the breach points. Yeah, whatever. You had me at defensible. Będziemy znowu budować obronę. Co to jest? Wabik? Elektrostrażnik? Wieżyczka? String. My bad. More military talk. Okay, so what's it mean? Oh, it's a suboptimal situation. Ciekawe, w którą stronę, skąd będą szli oni? Czemu się nie da biegać z tym? Dobra, jeszcze przydałoby się coś. A, już nie ma kasy. Bariera tylko została. Przydałaby się jeszcze jedna bariera, ale nie mam już... Nie ma licznika takiego jak ostatnio. Następna moc 0. Że się nie pierdzielą. Kurde, ta wieżyczka dostaje już. Jeszcze nie strzeliła zbytnio, a już prawie rozwalona. Nice.
kurde, od tyłu atakują ją. Ajajaj. Będzie po wieżyczce. Teraz z prawej. No i po wieżyczce. To moja linia obrony była. Kurde, shotgun by się bardziej przydał. Then let's lay down more fortifications. Make things as suboptimal for them as possible. Wow. You keep talking like that, Jen might make you a second lieutenant. Oh, really? Because I'd rather die in a fire. Hey, the way things are going, you might just get your wish. Ciężka wieżyczka wymagająca obsługi. Wybuduję to, bo to było niezłe. Mam minutę tylko na to. Tylko że jak oni znowu będą przeskakiwać, no ale może będą teraz. Może teraz będą inni przeciwnicy niż te małe skaczące stworki. Także ja idę znowu w wieżyczkę. Jakoś ufam tym wieżyczkom bardziej niż. No, czy mamy jeszcze na drugą wieżyczkę? 20 sekund zostało do końca. Nie mamy. Ogłusza i spowalnia przeciwników. No niech będzie. 13 sekund. 10. Dobra, coś tam jest. Pytanie, kto nas będzie atakował tym razem? To akurat lepiej. Mesu. Jaje moje umiejętności przeładowywania broni. Teraz to ładnie ich czeszę. Kiedy już są z drugiej strony? Ten już jest rozcięty. A, bo oni tędy jeszcze idą. No i super, koniec amunicji. I oni zewsząd idą. Przeładowuję broń. Dobra, miał łuk.
zwierzyczka kończy swój żywot. Dobra, udało się, udało się. Dobra, że nie udało się nie stracić. Tam chyba już nie ma wieżyczki jednak. Dobra, to tamta będzie. To ustawię, bo to się tu jednak działo. Większość backspace. Hey, we're stopping. Hey, Dow, what's going on? Oh shit! It's those damn tendrils. They've overheated the engine. No, z której strony? Alright, you know what to do. Shit, they're on the right. No, znowu te skaczące. No i co? Wieżyczka się obudziła w końcu. No 97%, ja ją przestawię troszkę. Ja potrzebuję amunicję. Tu w pieprze. Nie w pieprze, bo nie wyjdę. Dobra, to było to nie najgłupiej. Tam jest skrzynka z amunicją. Uciekamy, uciekamy. Ja chcę tego lancera z powrotem, bo to bez sensu. Chciałem naboje do łuku. Can't take much more of this. Gotta get this rig moving. So let's restart it. Wait, wait, that's not gonna work. Grinding those tendrils hooked the engine. Now cooling it, we're not going anywhere. Great.
So now what? We need to find the engine room. Okay, now we're gonna have to activate the cooling system. So, guessing the big wheels on the walls, how we do that? I see all those mechanical engineering classes paid off. Hey, get on the other valve! Yeah, here we go. This better work. Now, we let the coolant do its job. Good, we're moving again. Idą. Nie idą. Dźwięki też przerażające. Duży. A co, moje wieże szkół zniknęły wszystkie? Paszcze. A czemu on... O co chodzi? No i gówno, już nie dojdzie do mnie nawet. Ale dlaczego? Przecież wbijałem w nią. Czemu to za pierwszym razem nie zadziałało? Zginę! Dobra, a nie mam amunicji, nie mam amunicji. Ups. What just happened? I don't know, but this ride sucks. Move! Shit, we're gonna crash! Where is amunicja? Oh, maybe try the emergency brake. Where? Other side of the platform. Let's go! Co, udało się zaciągnąć hamulec? Amazing. Huh. All right. Guys, I think we're good. Ale z takiej wysokości to już ja bym przeżył. Now is everyone all right? Surprisingly, we're good. Good enough. Then let's find my dad. Właśnie, już zapomniałem, po co my tu szliśmy. A to po tatusia. Let's find out what. Akt trzeci, rozdział szósty. So the Cogmind Osmium down here. Seems like a big operation. Yeah, Lancer bayonets used to be coated with osmium. Well, until they tapped out the mine, that is. Guys, let's head through here. These old mines run off geothermal.
So as long as there's a planet, there's power. No, chyba będzie jakaś walka w końcu. A może nie. Trochę mi brakuje takich epickich jakichś walk, które ja pamiętam z dwójki Gearsów. Ale może byłem mniejszy, znaczy młodszy, a wtedy się wszystko wydaje większe. No weźmy to. Cokolwiek to jest, ten botok. Boltok. Granat zapalający. Rewolwer taki. My guess, they're returning home to their hive. Which means there's a whole lot of ugly down there waiting for us. See that? Over there. Must be the hive. There's more snatchers too. Marcus is anywhere. He's in there. Yeah, agreed. Let's get across. Kieruj się do serca Ulu. Guys, look at this. A locust shell. Still intact, too. Which means we know one thing. Swarm our locust. So I heard locust shells are indestructible? Put it this way. You smash a diamond against those things, the diamond shatters. I know, but remember the crystals I dug out of that monster's hand? They look the same. Something's going on down here. Coś tu śmierdzi. Yep, watch your step. Heads up, company! Jak zobaczyłem napis punkt kontrolny, to już wiedziałem, co się dzieje. Aż takiego zasięgu to nie ma. Dobra, biorę karabin, bo to... YOLO. On wybiegł na granat. Mało inteligentny. Locust shells. Terrific. Well, we're definitely in the right place. Guys, there's some broken crystals over there. We should check it out. You know, make sure it's not, well, you know. Nie ma amunicji. Shit. Pomyliłem kierunki. Dobra, biegnę. Trzeba coś spieprzać. Niezły ten pistolecik. No dobra, to już ten duży upadł, to można trochę pochajraczyć. That's for sure. Shit!
Kto jeszcze? Who's next? Alright, we're done. Let's just... Oh man. Let's head down that tunnel. All this time, the locusts weren't dead. They were cocooned. Transforming. Like what? Evil butterflies? Oh well, let me know when you come up with a better idea. Niechcący nacisnąłem. No i został jeden nabój tylko, no. Hey, watch it. It's another one. Kto jest? Ja nie widzę nikogo. Gdzieś tam na górze biegają. Potworaki. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Małe pstryczki, elektryczki, których ja nie widzę nawet. Juvie! So are Juvie's locust? I don't think so. You've seen the pods. They're part... us. How the hell did he get to it? Looks like an outer wild scavenger, maybe. Well, at least he took a few of them with him. Shit, more than a few. No, nawet z buta nie otworzą się te drzwi. No to się otworzą. Okay, this might be a problem. Down in front. No nie. Get back in your pod. Hey, get out of the way. Seriously? Się. Well, on the bright side, every juvie we kill is one less drone to worry about later. You know what? That actually helps. Ale to jak na razie najtrudniejsi przeciwnicy. Łuk, granat zapalający, a do tego mojego nie ma amunicji. To trzeba chyba zmienić na łuk. Łuk to jeszcze pamiętam z poprzednich części. Heads up, we got company. Sniper! To chyba po snajperze. Już padł. That's it. We're clear. Krajzega, chociaż ta Krajzega to w ogóle mi się jakoś nie podoba i nie rozumiem jej. Nice.
I know. Always wanted to try one of these. Trzymaj spację, aby szarżować. Pipe clear! Śmieszne. Shit behind me! I'll deal with this! Well, the good news is they're dead. The bad news, I kinda wrecked the look. Just had a thought. How the hell is that ore transporter gonna get us back up? Why? Because it's currently on fire? Let's destroy that bridge when we come to it, okay? Let's go. Wait, you hear that? Is that? Yeah, Dad's radio. We must be heading right toward him. Hey, guys! See it. I see you. All right, check the pods for my dad. He's gonna be in one of the newer ones. Hurry. No to kolejne pół godziny rozgrywki za nami. Dajcie znać, jak wam się podoba. Ja powiem szczerze, że cały czas czekam na jakąś wielką, epicką bitwę, do których przywykłem grając w Gears of War. No ale może wtedy byłem młodszy, a jak się jest młodszym, to wszystko wydaje się większe. Ale mam wrażenie i przeczucie, że niestety się w tej części nie doczekam takich wielkich bitew. Bym bardzo ubolewał i gra straci bardzo wiele w moich oczach i w mojej ocenie. Mam nadzieję, że jeszcze coś się pokaże, chociaż z tego co wiem, to już jestem daleko za połową gry, a póki co nic nie było. Jeżeli film wam się podobał, to wiecie co robić, dajcie łapkę w górę, komentujcie, no i oczywiście subskrybujcie. Dzięki i do zobaczenia.